Zagrajnik TV. Wydane w 2015 roku, Ori and the Blind Forest z miejsca stało się ogromnym hitem i przyniosło sławę debiutującemu Moon Studios. Tej dwuwymiarowej Metroidvanii nie brakowało nic. Zachwycała przepiękną grafiką, fantastyczną ścieżką dźwiękową, bezbłędnie wykonanym gameplayem, ale przede wszystkim chwytała za serce dzięki poruszającej fabule. Dość powiedzieć, że była to jedna z pierwszych gier, które dostały najwyższe zagranikowe odznaczenie, Złotą Racicznę. I nie było ono bynajmniej przyznane na wyrost, gdyż gra do dziś pod każdym względem zachwyca w równym stopniu co 5 lat temu. Dlatego gdy w 2017 roku fani gry zobaczyli ten teaser... Wiedzieli od razu, że oto nadchodzi kolejny platformówkowy gigant, który nie tylko znowu zapewni im wymagające wyzwanie, ale raz jeszcze poruszy ich do łez. Bo już na tym teaserze Ori and the Will of the Wisps wyglądało na grę większą, piękniejszą i bardziej poruszającą. Cóż, większa i piękniejsza jest na pewno, ale czy na pewno jest bardziej poruszająca? Uruchamiając grę, po raz kolejny dostajemy interaktywne intro. Przedstawiona w nim historia jest nieco mniej dramatyczna niż ostatnio, gdyż tym razem, no, nikt nie umiera. Zamiast tego rodzi się nowe życie. Z ostatniego jajka Kuro wykluwa się mała sówka, której bohaterowie nadają imię Ku. Ta, mimo różnic, jakie ich dzielą, dorasta otaczana miłością i czułością swojej przybranej rodziny. Błogie życie trwa do czasu, gdy Ku czuje zew natury, który nakazuje jej wreszcie wzbić się w powietrze i polecieć w kierunku, w którym leci inne ptactwo Nibel. Sęk w tym, że urodziła się ona z defektem skrzydła, które jej to uniemożliwia. Ori jednak postanawia wyciągnąć starą pamiątkę po Kuro i dzięki pomocy Guma udaje im się przyczepić piórko do skrzydła Ku. I to zdaje się działać, bo Ku w końcu wzbija się w powietrze, by lecieć w tym samym kierunku co jej pobratymcy. Z jakiegoś powodu Ori postanawia jej towarzyszyć, jednak w wyniku burzy, w którą wpadają, rozdzielają się i lądują na wyspie, która nazywa się Niven. Krainę tę nawiedziło tajemnicze zepsucie, które sprawiło, że wymarła niemal całkowicie. Tak więc Ori ma dwa zadania. Najpierw odnaleźć swoją zaginioną siostrę, a potem pomóc mieszkańcom Niven. O fabule więcej opowiemy sobie za chwilę, bo jest o czym mówić, a teraz skupimy się na zmianach, jakie dotknęły rozgrywkę. Otóż przede wszystkim rozbudowana została walka, czyli to, co w poprzedniej części było największą wadą. Podstawowym uzbrojeniem Oriego jest tym razem błysk, którego nasz bohater używa niczym miecza. Używaniu tego oręża towarzyszy szybka i płynna animacja, co wespół z mięsistym brzmieniem podczas uderzenia, jak i charakterystycznym rozbłyskiem sprawia, że walki stały się niezwykle widowiskowe i efektowne. Do tego w czasie gry zdobywamy bronie poboczne. Grzmot na przykład to wielki, świetlny młot, który zadaje duże obrażenia, a także niszczy opancerzenie co potężniejszym oponentom. Jednak jest niezwykle wolny i trzeba korzystać z niego z rozwagą, bo źle użyty można nas wystawić na atak przeciwnika. Iskra z kolei to łuk, dzięki któremu będziemy mogli atakować innych na większą odległość, a także aktywować specjalne włączniki. Nie zadaje dużo obrażeń, a przycelowanie trwa chwilę, ale dobrze użyte może stać się niezwykle śmiercionośnym narzędziem. Tego typu broni jest więcej, a odkrywanie ich zalet i wad nadaje wcale niezwykłej głębi, zastępując monotonny i nudny klikacz z poprzedniej części. Dostaliśmy także zupełnie nowy system umiejętności. Do starych, takich jak wspinaczka, wybicie czy zryw, dochodzą rozbłysk pozwalający rozpierzchnąć ciemność, trzepot, który wywołuje niewielki podmuch pozwalający odrzucić niemilców, a także podgrzać przygasające ogniska, czy regenerację zdrowia. Te zdobywamy w sposób raczej liniowy, przy pomocy magicznych drzew, bo są wymagane do pokonania niektórych fragmentów etapów. Część z nich jest na stałe przypisana do konkretnych przycisków, a niektóre musimy przypisać sami do trzech slotów widocznych na środku interfejsu, przez co żonglerka nimi może być nieco zbyt kłopotliwa i toporna, przy okazji niepotrzebnie zwalniając akcję. Część pasywnych umiejętności zdobywamy z kolei zbierając specjalne kamienie, które porozmieszczane są po niemal całej mapie. I tu wkrada się pewna mała wada. Mianowicie przez całą grę zdobywamy całą masę różnego rodzaju kamieni, jak i umiejętności aktywnych, ale niestety wiele z nich okazuje się być zwyczajnie słaba, a z niektórych korzystamy wyłącznie w określonych momentach, by później o nich zapomnieć. Znacznie lepiej sprawdził się system z poprzedniej części, gdzie dostaliśmy mniejszą liczbę umiejętności, ale były przydatne praktycznie przez całą grę.
Niektóre umiejętności możemy także nabyć bądź ulepszyć u tutejszych sprzedawców i biorąc pod uwagę klimat, jak i budowę świata, jest to zmiana co najmniej dziwna. No bo od początku widać, że mieszkańcy tych krain to raczej proste istoty, żyjące w harmonii z naturą i właściwie nie tworzące jakichś ogromnych społeczności. Skąd więc wziął się u nich handel? Jak działa ich ekonomia? Czy mają swoje banki? Czy mogą się zadłużać? Walutą, którą płacimy tutejszym sprzedawcom, są kule blasku, porozrzucane tu i ówdzie, bądź wypadające z przeciwników. W takim razie, czy mieszkańcy zbierają się na wyprawy, żeby takie kule zdobyć? A może organizują polowania na tutejszą zwierzynę tylko po to, żeby mieć czym płacić za czynsz? A co jeśli wybiją całą faunę? Czy istnieją pralnie brudnego blasku? Ile blasku daje pełen blask i jak wygląda wymiana blasku na inne waluty? Może się czepiam, ale coś podobnego po prostu nie pasuje mi do efemerycznego i magicznego świata Ori i myślę, że kumacie, o co mi chodzi. Skoro już przy tym jesteśmy, to ogromnej zmianie uległa warstwa narracyjna produkcji. Poprzednio nie spotkaliśmy na swojej drodze praktycznie żadnej postaci, bo tych, nie licząc drzewa duchów, łącznie było 5. Ori, Naru, Kuro, Sein i Gumo. Tym razem natrafiamy na mieszkańców Niven, czyli te lemurowate stworzonka zwane Moki, które choć leniwe i niezbyt mądre, są na tyle urocze, że budzą naszą sympatię. Są też postacie nieco bardziej związane z fabułą, jak choćby ogromna ropucha imieniem Kwolok, ale o nich pogadamy za chwilę. Powracają natomiast znane z poprzedniej części, intensywne i wymagające etapy gonitwy, tym razem jednak większość z nich jest zakończona walką z bossem. Te zostały zaprojektowane naprawdę dobrze i każda taka walka jest długa, trudna, intensywna i niezwykle satysfakcjonująca. Te składają się na kilka etapów, podczas których boss będzie próbował coraz to nowych sztuczek, byle tylko nas dopaść. I choć nie raz i nie dwa będziemy przez niego ciężko przeklinać, to nie męczą i nie nudzą, a każda porażka tylko motywuje nas, by próbować dalej. A wówczas będziemy czuć tę cudowną satysfakcję, że w końcu udało nam się zwyciężyć. Jak widać, zmian w gameplayu troszkę jest. Niektóre wypadły na plus, inne na minus, jednak czego by o nich nie mówić, trudno którąkolwiek z nich uznać za jakąś znaczącą wadę. No, bo do prawdziwej, znaczącej wady Ori and the Will of the Wisps doszliśmy dopiero teraz. Wady tak ogromnej, że aż ciężko uwierzyć, że pojawiła się w takiej grze jak ta. Wady, którą jest właściwie cała płaszczyzna fabularna. Tak. Dokładnie. Moon Studios praktycznie wyłożyło się na tym, co stanowiło dotychczas ich największą siłę. No bo gdyby tak się zastanowić, to od samego początku dostajemy tu masę głupotek. O ile można pojąć, dlaczego Ku chciała wbić się w powietrze i wreszcie polecieć, w końcu jest, no, ptakiem, o tyle nic nie tłumaczy nam, dlaczego Ori postanowił polecieć razem z nią. Bo nie miał kompletnie żadnego powodu, żeby się na to decydować, od po prostu skoczył na jej grzbiet i sobie poleciał, bo tak. Ale okej, to można jeszcze jakoś przeżyć. Można też przeżyć sztampowy motyw poszukiwania siostry w nieznanym miejscu. Czego nie można przeboleć natomiast, to niesamowita wtórność recykling względem poprzedniej części. No bo na pewno nigdy tego nie słyszeliście. Wyspa Niven umiera, ponieważ ogromne drzewo straciło swoje światło, skąd wzięło się wspomniane wcześniej zepsucie. Ori, chcąc przy okazji uratować ciężko ranną Ku, musi teraz przywrócić światło temuż drzewu, a światłem tym jest mały ognik, który musi się ponownie połączyć w całość, by móc przywrócić życie temu miejscu. Przy okazji główną antagonistką jest ogromna sowa imieniem Wrzask, która jest. Nie miała żadnego wpływu na to, jak wygląda świat, tylko po prostu sobie jest. Jeżeli już o niej mowa, to ktoś się tu naprawdę lenił przy projekcie postaci. Kuro, poprzednia antagonistka, potrafiła wzbudzić respekt i strach samą swoją prezencją. Wrzask z kolei wygląda jak jakiś Transformer, co to ma rogi, a jej wkład w historię jest żaden w sumie. Bo można byłoby ją spokojnie wyciąć, a fabuła w żadnym stopniu by na tym nie ucierpiała. I to nie tak, że Wrzask nie ma smutnej i poruszającej historii, bo ma! Tylko że ta historia jest tak nieistotna i tak źle wkomponowana w całość, że całkowicie zapominamy o istnieniu antagonistki, a kiedy się pojawia, to nie wzbudza ona takiego strachu i uznania, jakie wzbudzała Kuro. Bo w poprzedniej części czuliśmy oddech Kuro na każdym kroku. Ona ciągle gdzieś tam była i tylko czyhała na nas. Wrzask natomiast gdzieś tam sobie pokrzykuje w tle, ale to wszystko. Jeżeli mowa o nieprzydatnych bohaterach, to pogadajmy chwilę o Ku. Ta była widoczna niemal w każdym materiale promocyjnym i trailerze, tak jakby twórcy chcieli powiedzieć: tak, będzie ona ważnym czynnikiem w całej grze, nie mniej ważnym niż sam Ori. Ba, pierwszy teaser dawał poczucie, że tym razem to będzie tak naprawdę jej historia, a Ori będzie służył głównie za spoiwo fabularne. Co więcej, w pewnym momencie przejmujemy nawet nad nią kontrolę, co pozwala wierzyć, że jej obecność wpłynie jakoś na mechanikę gry. Ta. A jak to wygląda w praktyce? Przez pierwszą część gry szukamy Ku, a przez drugą leży całkowicie nieprzytomna.
wow. Po prostu wow. Twórcom należy się nagroda Złotego Toada za najbardziej nieprzydatną postać w historii gier. Zresztą nie tylko za nią, bo dostajemy całą tonę postaci pobocznych, które pojawiają się i nagle znikają. Jest wspomniana ropucha imieniem Kwoluk, która zleca nam misję i tyle. Jest humanoidalny ptak imieniem Tok, który... jest. Jest jakaś małpa, która uczy nas kilku ataków i chce poznać tajemnicę młynu, po czym jej wątek się urywa. Jest ogromny niedźwiedź opowiadający nam historię wrzask i tyle. Problem w tym, że tych postaci jest po prostu za dużo, a twórcy nie poświęcili żadnej z nich wystarczająco dużo czasu, przez co ciężko w ogóle zapamiętać, kto był kim, co i po co robił i czemu mamy się nim przejmować. Naru i Gumo? Zapomnijcie o nich. Ci pojawiają się tylko na początku i na końcu gry i nie odgrywają żadnej roli. Sam Ori wydaje się nawet tym razem wyłącznie chłopcem na posyłki, a cały sens jego wyprawy gdzieś się rozmywa pod koniec gry. I tu warto omówić samą końcówkę. Kto jednak nie chce nadać się na spoilery z samego finału, niech jak najszybciej przeniesie się do wskazanej minuty filmu. Okej, no to spoilery za 3, 2, 1... Otóż pod sam koniec gry, po zebraniu wszystkich ogników, które tworzą jedno duże światło imieniem Seir, tak, Seir, bo widać ogniki w tym świecie muszą się tak samo nazywać, okazuje się, że wierzba, która dawała życie Niven, jest zbyt stara i chora, by móc ponownie uleczyć tę krainę. Kto więc musi zająć jej miejsce? Jakiś nowy plon? A może gdzieś rośnie nowe drzewko? Nie, jej następcą okazuje się być nikt inny, jak sam Ori. Tak dokładnie. Ori musi porzucić całe swoje dotychczasowe życie, całą swoją rodzinę i swój rodzinny dom, by ratować krainę, która jest mu totalnie obca. To jest właśnie tytułowa Wola Ogników, która ujawnia się w ostatnich 10 minutach gry i bierze się absolutnie znikąd. Wszystko to oczywiście odbywa się na zasadzie, że Ori musi ją przyjąć i nie ma zbyt wiele do gadania, bo inaczej nie uleczy swojej siostry. Ten zwrot jest wręcz chamski. Te wszystkie postacie, mówiące o tej całej woli ogników, wychodzą na jedną wielką bandę dupków. Bo nie dość, że całkowicie obca istota ratuje im tyłki, to jeszcze musi poświęcić wszystko, co ma, i to od tak, nagle. Gdzie tu jakikolwiek sens? Ciężko w zasadzie powiedzieć, co poszło nie tak podczas pisania fabuły Ori and the Will of the Wisps, ale wydaje mi się, że scenariusz był wielokrotnie przepisywany, bądź pisany od nowa. Mogłoby to tłumaczyć, dlaczego gra nie skupia się na żadnym z bohaterów, czemu wrzask tak mało znaczy dla fabuły, skąd cała ta masa śmieciowych postaci niezależnych. Wydaje się, że wszystko to były skrawki pomysłów twórców scenariusza, którzy nie mogli się do końca zdecydować, gdzie ta historia ma zmierzać, bądź podczas pisania utknęli w jakimś martwym punkcie i nie wiedzieli, jak z niego wybrnąć. A przecież fabuła mogłaby się choćby skupić na Ku, która odkrywa, co się stało z jej matką i gatunkiem. Wówczas obecność wrzask miałaby sens, bo mogłaby ona kusić naszą sówkę do tego, żeby pomściła swój ród, czemu Ori próbowałby zaradzić. Ewentualnie fabuła mogłaby się skupić na Orim, który miewa dziwne wizje dotyczące swojej niejasnej przyszłości, a Drzewo Duchów poleciłoby mu udać się do Niven właśnie, gdzie znalazłby odpowiedzi. Można to było naprawić, ale niestety twórcy wrzucili wszystko do jednego wora, bezmyślnie wymieszali i wyszła dziwna i nielogiczna papka, w której sensu nie ma za grosz. I właśnie przez te ogromne dziury fabularne, jak i wspomniany recykling fabuły, trudno związać się emocjonalnie z tą grą, tak jak to miało miejsce w przypadku Ori and the Blind Forest. Tam dostaliśmy prostą, ale zwartą i dobrze napisaną fabułę z kilkoma ciekawymi postaciami, których osobiste tragedie tak mocno na nas oddziaływały i do których po prostu czuliśmy sympatię. Bo nawet antagonistka nie była zła, dlatego że była zła, ale dlatego że kiedyś została skrzywdzona. Zaś jej postępowanie, choć pełne brutalności, ma w kontekście jej przeszłości sens. Jedna z najlepszych i najsmutniejszych scen z poprzedniej części następowała pod koniec, gdy wskrzeszona Naru patrzy na skrzywdzoną Kuro i nawiązuje się między nimi więź. Matczyna więź. To tylko chwila, ale do diabła. Ta scena jest po prostu mocna i zostaje z nami na zawsze. I tak, to był spoiler, ale umówmy się, to już 5-letnia gra i kto miał w nią zagrać, już dawno zagrał, a kto nie zagrał, ten trąba. No, to wylałem na fabułę wiadro pomyj. Czy to oznacza zatem, że Ori and the Will of the Wisps to okropna gra i że te wszystkie wysokie oceny, jakie zdobyła, to pic na wodę i recenzenci się nie znają? Absolutnie nie. Bo Ori and the Will of the Wisps to wciąż fenomenalna gra i jedna z najlepszych, jakie wyszły w tym roku. Skąd ta nagła zmiana tonu? Bo choć twórcy wywalili się totalnie na płaszczyźnie fabularnej, tak gameplay doszlifowali niemal do perfekcji. Bo tak, motoryka postaci to czysta rozkosz. Nie sposób nie oderwać wzroku od tego, jak Ori biega, skacze, pływa, wspina się po krawędziach, wybija się styczek, walczy czy używa mocy wiertła. Wszystkiemu temu towarzyszy niezwykle płynna i widowiskowa animacja, która sprawia, że sterowanie głównym bohaterem to czysta poezja. Nie ma mowy o bezwładności czy ociężałości, czyli skazach, które potrafią położyć najlepszą platformówkę. Sterowanie jest responsywne, doszlifowane niemal do perfekcji i idealnie wyważone. To jedna z tych gier, w których samo bieganie postacią w te i we w te
może dostarczyć nie lada frajdy i nieraz łapiemy się na tym, że faktycznie biegamy sobie bez celu tylko po to, by podziwiać kunszt, jaki animatorzy włożyli w ruchy Oriego. Wtóruje temu fantastyczny projekt poziomów. W czasie gry zwiedzamy różne miejscówki. Od mrocznych jaskiń, przez zimne i skute lodem góry, na gorącej i piaszczystej pustyni kończąc. Każda z tych lokacji wygląda obłędnie, efekty cząsteczkowe są przepiękne, a tła zapierają dech w piersi. Aż ciężko uwierzyć, że czarodziejom z Moon Studios udało się z tak pięknej gry, jaką był Orient the Blind Forest, uczynić grę jeszcze piękniejszą. Widać to choćby po modelach postaci, tak różnych i tak fantastycznie animowanych, że aż przywodzących na myśl film animowany. Tak, programiści Oriego udowadniają, że w silniku Unity wciąż drzemie ogromny potencjał. No i w końcu sama rozgrywka zaprojektowana jest bezbłędnie. W trakcie gry wprawimy ponownie w ruch ogromny młyn. Zwiedzimy ciemne jaskinie, będziemy uciekać przed ogromnym robakiem, będziemy szybować, a także odbudujemy azyl, w którym chronią się mieszkańcy krainy. Poziom trudności gry natomiast został nieco obniżony względem jedynki, co nie oznacza, że Orient the Will of the Wisps jest grą łatwą. Wciąż wymaga od nas sporej uwagi, nauki na własnych błędach i błyskawicznego refleksu. Nie jest jednak nieuczciwa, a każda kolejna porażka tylko wzmaga u nas poczucie, by przejść dalej. No i wyrzucono bezsensowny system zapisu, znany z poprzednika, i zastąpiono go normalnym systemem checkpointów, które są porozmieszczane po prostu z głową. Nie będzie już sytuacji, w której po nieudanym skoku gra cofa nas kilkanaście minut, bo zapomnieliśmy aktywować ten przeklęty punkt zapisu, goddammit! Z kolei muzyka autorstwa Garetha Cochera to kolejny raz istne dzieło sztuki. Raz jeszcze mamy do czynienia z połączeniem klasycznych orkiestrowych brzmień z motywami orientalnymi, jednak tym razem dochodzi do tego niesamowity chór, który nadaje całości niezwykłej głębi. Szczególnie odnowiony główny wątek wybrzmiewa tu majestatycznie, że aż nie sposób nie poczuć dreszczy podczas jego słuchania. No i na koniec trzeba wspomnieć, że choć wspomniana warstwa emocjonalna nie zachwyca, to jednak ma kilka lepszych momentów, które sprawiają, że robi się cieplej na sercu. Choćby końcówka, która choć dziurawa jak sito i okropnie nielogiczna, to jednak godnie żegna się ze światem Oriego i pozwala zamknąć Moon Studios ten etap swojej historii. To właśnie jest Orient the Will of the Wisps. Czy jest lepszy od Ślepego Lasu? W żadnym wypadku. Czy to wciąż dobra gra? Nie, to nie jest dobra gra. To jest fenomenalna gra, wszechmiar godna polecenia. I tylko szkoda, że twórcy włożyli się na tym, za co wielu pokochało poprzednią część najbardziej. Gdyby tylko fabuła była chociaż na poziomie poprzedniej części, Orient the Will of the Wisps byłoby grą niemalże idealną. Możliwe jednak, że wielu z was po prostu oleje fabułę i skupi się na samej rozgrywce. Wówczas dostaniecie najlepszą i najpiękniejszą Metroidvanię, która prawdopodobnie wyznaczy w gatunku standardy na lata. I choć tym razem nie będzie złotej raciczki, to jeżeli macie zagrać w jakąś platformówkę w tym roku, to niech to będzie nowy Ori. No, to dajcie znać, co myślicie o nowym Orim, a jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!